Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Czy wiesz, że będąc posiadaczką bądź posiadaczem ciała, masz też wpisany w pakiet potencjał orgazmiczny? Że możesz przeżywać rozkosz, przeżywać orgazmy, kiedy chcesz, ile chcesz, w jakiej formie chcesz, o ile tylko masz ochotę, swoje wewnętrzne przyzwolenie, zgodę. Tak, możesz. Każde ciało może, każde ciało potrafi. W tym wideo opowiem właśnie o orgazmach, bo czuję, że jest to też potrzebne, bardzo zabawne, bardzo przyjemne, lekkie i dodające takiej energii. Zanim zacznę, sprawdź, czy pobrałaś już, czy pobrałeś moją darmową technikę medytacyjną, medytację serca i tantryczną praktykę bliskościową solo i dla par. Jeśli tak, to super, jeśli nie, na co czekasz? Jeśli czujesz też, że chciałabyś bądź chciał skorzystać z konsultacji, na której mogę Ci pomóc wskazać, gdzie jesteś i czego potrzebujesz dla siebie w rozwoju swoim duchowym, seksualnym bądź cielesnym, to nie krępuj się. W opisie filmu jest również załącznik i link, poprzez który możesz sprawdzić, gdzie i jak umówić się ze mną na konsultację. I nie przedłużając, zaczynając od pierwszego punktu, orgazmy odmładzają. Mają tak piękne właściwości odmładzające, że żadne serum, żaden zabieg chyba nie jest w stanie dać tego samego, bo naprawdę oczy błyszczą, skóra staje się taka sprężysta i witalna i rumiana. No i no sorry, ale żadne serum, żaden zabieg nie daje czegoś takiego. Jasne, mogą wprowadzić takie efekty, które będą satysfakcjonujące, ale tak naprawdę to orgazm jest tym czymś, co sprawia, że uwaga, punkt drugi. Orgazmy sprawiają, że jesteśmy żywi. Nie ma drugiego tak pięknego połączenia z esencją życia, jak właśnie orgazm. To jest bardzo przyjemne odczucie, które łączy nas z naszą esencją, która jest płynna, radosna, lekka, oczyszczająca, która ma przeróżne rodzaje i przeróżne formy. I punkt trzeci. Są bardzo różne formy orgazmu. Bardzo różne orgazmy. O ich rodzajach opowiadałam już w jednym z wideo i link gdzieś tutaj w rogu wideo. Natomiast pamiętajmy, że każde ciało może w przeróżny sposób doznawać orgazmów. Są też różne rodzaje orgazmów. Są te, które związane są z poszczególnymi rejonami naszego ciała, jak na przykład sutkowe, czy z punktu G, albo z szyjki macicy, czy analne. W przypadku mężczyzn na przykład całocielesne, analne, bądź energetyczne lub mieszane, bo to też może mieć miejsce, ale też takie, które są emocjonalne, jak na przykład złorgazm, który wynika z takiego wyrzutu gniewu i dobrze transformowanego gniewu w akcie miłosnym, który objawia się tak wielką energią, palącą, ognistą energią, że wyzwala całą tę nagromadzoną złość. One przyczyniają się do tego, że czujemy taką bardzo fajną mieszankę, bardzo niesamowitą mieszankę zarówno ogromnego pobudzenia i energii, jak i kompletnego zrelaksowania. Niezastąpione. Kolejnym punktem, czwartym. Jeśli masz ciało, to masz partnera. Jeśli masz ciało, to masz też dostęp do orgazmu. I to jest bardzo piękne, bo tak naprawdę masz ten potencjał w sobie i możesz z niego korzystać, o ile sobie na to pozwolisz. Punkt piąty. Uszczęśliwiają. To jest potężna dawka serotoniny, dopaminy, oksytocyny, prolaktyny w przypadku mężczyzn. To tak relaksuje, tak bardzo odpręża, tak bardzo no, uprzyjemnia, że jednocześnie uszczęśliwia. Ludzie, którzy regularnie przeżywają orgazmy, którzy regularnie są w stanach przedłużanej rozkoszy, są po prostu szczęśliwsi, łagodniejsi, ufni, mają życie takie pełne lekkości, czują się bardzo odprężeni, bez względu na okoliczności. Jak można tego nie doceniać? Punkt sześć. Wzmacniają odporność. I ja myślę, że w sytuacji z marca z 2020 roku bardzo się dziwię, że lekarze nie polecali właśnie orgazmów jako naturalnego rodzaju szotu energetycznego i takiego panaceum na nasze bolączki. Ale to lekarze, wiadomo. Pewnie się muszą też pewnych rzeczy nauczyć. Może sami tego nie przeżywają, nie wiem. 7. Orgazmy działają przeciwbólowo. I myślę, tak z przekąsem, następny argument typu kochanie, boli mnie głowa. Mógłby dostać kontrę w postaci, to chodź, dajmy sobie trochę przyjemności i ci przejdzie.
Orgazmy mają właściwości przeciwbólowe. Ciało się bardzo rozluźnia i to spięcie, które w nim jest, się bardzo delikatnie rozpływa. I tym samym jakikolwiek ból, jaki odczuwamy, również się bardzo łagodzi. Jest kilka badań, które koncentrowały się wokół ludzi przechodzących przez chemioterapię. I te osoby, gdy były aktywne seksualnie, znacznie lepiej przechodziły te procesy. Ja myślę, że to też o czymś świadczy. 8. Niczym perpetuum mobile. Im więcej orgazmów, tym większe libido mamy. I ci z nas, którzy narzekają, że nie mają libido, albo że chcieliby mieć, ale mają bardzo niskie, no, jeżeli zależy Ci na tym, żeby je podkręcić, to potrzebujesz zacząć praktykować takie rzeczy, takie rytuały, które pomagą, będą Ci pomagać zagłębiać się w swoje ciało i przeżywać tę rozkosz, do której potem możesz zapraszać swojego partnera bądź partnerkę, bądź ćwiczyć to z nią, jakkolwiek, ale jeżeli czujesz, że jest w Tobie zgoda, przyzwolenie i pragniesz tego, bo to jest bardzo ważne, żebyś tego chciała czy chciał, to pozwalaj sobie na to. Bo im więcej orgazmów, tym więcej tak naprawdę ich pragniemy. Nasza podświadomość karmi się wtedy. Hej, to jest mój standard nowy. 9. Są organiczne, są za darmo, są wege, są bez glutenu, nie uczulają, są dostępne i są za darmo. Chyba już to powiedziałam, ale nie ma sensu, żebym tego nie powtarzała. Każdy może w każdej chwili, w każdym momencie, jeżeli tego chce, jeżeli czuje w sobie zgodę i jeżeli tylko uzna, że tak, to jest ten moment, kiedy tego chce. I mam taką możliwość, więc czemu nie? Dlaczego z tego nie korzystać? Pytanie retoryczne. 10. Mają właściwości psychodeliczne. Są takie akty rozkoszy. Jestem przekonana, że Ty, która mnie oglądasz, czy który mnie oglądasz, miałeś, bądź przynajmniej raz w życiu odczułaś, bądź odczułeś taką rozkosz, że po niej nie byłaś, bądź nie byłeś taki sam. Że Twoja percepcja ulega zmianie. Że na moment jest dosłownie tak, jak Francuzi to nazywają, mała śmierć. I Twoje ego się rozpuszcza. Twoja bariera między Tobą a drugim ciałem, bądź Tobą z Wszechświatem nagle znika. Nagle jesteś i wszystkim, i sobą najbardziej. To jest tak niesamowite doświadczenie, że zadziwia mnie i fascynuje, i jednocześnie ekscytuje to, że jest tak bardzo na wyciągnięcie ręki i że tak bardzo wzmacnia. Jest takie piękne i takie cudowne. Jest mi przykro, w tym raczej lekkim, zabawnym wideo tak też to wyrażę, jest mi przykro, że nałożono na seksualność takie tabu, że seksualność kojarzy się tylko z seksem, a sam seks jest uważany za coś, co jest zwierzęce, instynktowne, oparte na popędach i tym samym, że gorsze bądź złe, co jest absurdalne i według mnie głupie. Bo jesteśmy seksualni od chwili, gdy się rodzimy, do chwili, gdy schodzimy z tego świata. Seksualność jest niewinnym aspektem nas samych i polega na wyrażaniu i przyjmowaniu bliskości. I wyrażaniu i przyjmowaniu też naszego indywidualnego podejścia i aspektu, jakim jesteśmy. Naszej indywidualności, odrębności. Więc te dwie rzeczy, seksualność scala, wyraz bliskości i indywidualności. Tym właśnie jestem. I tym właśnie jesteś, właśnie w seksualności, w kontekstach seksualnych. Jako osoba, która pragnie bliskości, wyrazić ją i dać, również z byciem uznanym, zauważonym, zaakceptowanym i przyjętym jako indywiduum. I myślę, że to jest bardzo piękne. I w chwili właśnie rozkoszy ta indywidualność i bliskość są tak ze sobą zmieszane, że nie ma różnicy między nimi, co jest fascynujące. I ostatnim aspektem. Zamknij oczy na chwilę, bądź jeśli nie możesz, to po prostu pomyśl o tej osobie, tym człowieku, którego naprawdę bardzo kochasz. Kogo uwielbiasz, o kim marzysz, lub o tej osobie, którą po prostu bardzo lubisz, cenisz. Zgadnij co? Ta osoba pochodzi z orgazmu. Tak jak my wszyscy. Chciałabym Wam życzyć na koniec tego wideo przede wszystkim przyjemności, soczystości i głębokiego zanurzenia się w potencjale swoim cielesnym. Dobrego dnia.